Cześć, tu Kuba Kurcz, Body Eye Coach. Zapraszam na odcinek numer 3 na naszym kanale. Dzisiaj będzie o tym, jak wyznaczyć sobie strefy treningowe. Co zrobić, żeby wyznaczyć strefy treningowe? Zasadniczo mamy dwie opcje. Opcja numer 1, idziemy na badania wydolnościowe albo sobie płacimy w jakiejś firmie, która robi to komercyjnie, ewentualnie próbujemy zapisać się na AWF, czekamy na wyniki. No i to jest opcja numer 1. Opcja numer 2. Samemu próbujemy sobie wyznaczyć sobie strefy treningowe, wykonując testy. Zanim powiem o tym, jak robić testy, żeby samemu sobie wyznaczyć strefy treningowe, powiem kilka słów na temat badań wydolnościowych. Otóż z mojej praktyki mogę podzielić się taką pewną obserwacją. Dawniej byłem bezwzględnym zwolennikiem badań wydolnościowych. Uważałem, że każdy powinien robić takie badania wydolnościowe i tak dalej. Dzisiaj uważam, że jeśli ktoś jest amatorem, trenuje dla siebie, to spokojnie nie musi korzystać z badań wydolnościowych. Natomiast jeżeli jesteś na wyższym etapie rozwoju, nie wiem, być może aspirujesz do tego, żeby jeździć zawodowo jako kolarz, czy jako po prostu sportowiec profesjonalista, wówczas współpracujesz na pewno z jakimś trenerem i wtedy takie badania wydolnościowe mają dla ciebie, a w zasadzie dla trenera, wartość merytoryczną. Wiesz więcej niż tylko strefy treningowe. Wiesz o sobie znacznie więcej. Możesz dowiedzieć się, jakie jest twoje VO2 max, jakie są twoje potencjalne możliwości, jakie są twoje rezerwy, gdzie są słabe punkty, co można rozwijać. To wszystko jest istotne, jeśli z kimś pracujesz, kto potrafi te wiadomości przełożyć na język praktyczny, czyli na trening, ćwiczenia. Natomiast jeśli ćwiczysz sam, i płacąc tam jakąś określoną kwotę za badania otrzymujesz tylko strefy treningowe, to gwarantuję ci, że z pewnym marginesem błędu możesz to z powodzeniem zrobić sobie sam. I dlatego dzisiaj sam zrobić, czyli samemu określić te strefy i dlatego dzisiaj właśnie będzie o tym odcinek. Co jest ważne i jaki parametr szukamy przy robieniu tych testów? Potrzebujemy średnie wartości. Średnie wartości z pewnego wycinka czasu. Na przykład dla treningu rowerowego, w tym wypadku trenażerowego, optymalnym testem na dzień dzisiejszy, czyli na rozpoczęcie sezonu, przygotowań takich sezonów do sezonu letniego, jest test 20-minutowy FTP, o którym za chwilę. Natomiast dla biegacza, takiego już bym powiedział, bardziej zaawansowanego, dobrym testem jest sprawdzenie się w biegu ulicznym na 10 km i na podstawie czasu z tego biegu wyznaczenie stref treningowych określanych tempem biegu. Zacznijmy od testu biegowego. Jeśli jesteś biegaczem, powiedzmy początkującym, niezbyt zaawansowanym i przebiegnięcie ciągiem biegu na 10 km jest jakby zbyt dużym wyzwaniem, uważam, że dobrym testem, wystarczająco wiarygodnym w Twoim przypadku będzie określenie tętna maksymalnego podczas biegu. Czyli rozgrzewamy się około 15-20 minut, wykonujemy serię powiedzmy 5-6 przyspieszeń, około 20-sekundowych z przerwami takimi samymi, czyli 20 sekund. Odpoczywamy około 2 minut i wykonujemy maksymalnie szybki bieg, aż do odcięcia, w cudzysłowie, czyli do uzyskania tętna maksymalnego. Posiadając tętno maksymalne, możemy w bardzo łatwy sposób wyznaczyć sobie zakresy do biegania. Zaznaczam, jest to dla biegaczy początkujących. Jeśli jesteś biegaczem bardziej zaawansowanym i już potrafisz, czy nie sprawia ci to trudności, żeby 10 km przebiec ciągiem, wtedy najlepszym sposobem na określenie optymalnych stref treningowych będzie wzięcie udziału na przykład w biegu ulicznym na 10 km i wynikiem tego testu, można powiedzieć, będzie Twój rezultat z tego biegu. Załóżmy, że to będzie na przykład 40 minut, czy tam 45 minut z 10 km i to da nam podstawę do wyliczenia zakresów biegu wyrażanych tempem biegu. Ważną jeszcze tutaj uwagą jest to, że tempo biegu wyliczamy albo powinniśmy wyliczyć na podstawie biegu ulicznego płaskiego, czy tam biegu terenowego, ale płaskiego, gdyż wszelkiego rodzaju biegi górskie mogą wypaczyć tutaj wynik tego testu. Test rowerowy.
Jeśli zamierzasz w zimie trenować na trenażerze, który stosowany w odpowiednich ilościach jest fajnym narzędziem treningowym, natomiast nadużywanie jego może się okazać tym, że szczyt sezonu będziemy mieć w marcu. Dlatego, jeśli zamierzasz mimo wszystko ćwiczyć na trenażerze, chcesz przeprowadzać treningi jakościowe, to powinieneś mieć dobrze oznaczone strefy. Najlepiej oczywiście strefy mocy, natomiast są też początkujący kolarze, którzy jeszcze nie trenują z pomiarem mocy i chcieliby wiedzieć, w jakich tętnach trenować. I tutaj kilka moich uwag. Pierwsza sprawa. Test przeprowadzamy na tym, na czym będziemy ćwiczyć. Jeśli masz zamierzać na trenażerze, trenażer, rower, na którym zamierzasz jeździć i jeśli będziesz dysponował pomiarem mocy, pomiar mocy, na którym będziesz mierzył potem swoje treningi. Musisz zadbać o to, żeby pomieszczenie, w którym wykonujesz test, było dobrze wentylowane, w miarę chłodne i najlepiej, najlepszym patentem jest otworzenie okna, oczywiście, żeby mieć dostęp świeżego powietrza, plus ustawienie przed sobą wentylatora, żeby zapewnić stałe chłodzenie. Nie zapomnij o nawodnieniu się przed testem, oczywiście podczas testu też powinieneś mieć przy rowerze pojemnik z płynem bidon, żeby w razie potrzeby, a taka potrzeba raczej będzie uzupełniać płyny. Jeśli nie masz jeszcze pomiaru mocy, a chcesz efektywnie korzystać z treningu na trenażerze, zapisz dodatkowo przełożenie, na jakim będziesz wykonywał test oraz średnią, jaką uzyskasz w danym teście. Jeśli stosujesz też opór na trenażerze, również zapamiętaj, na którym stopniu był ustawiony opór. To da nam też punkt odniesienia potem do układania fajnych treningów z wykorzystaniem właśnie przełożeń i prędkości jazdy bez użycia pomiaru mocy. Powinieneś zmierzyć średnie tętno, powinieneś zmierzyć średnią moc oraz, żeby być pewny, czy średnia moc jest tutaj wystarczająco wiarygodnym punktem odniesienia, pamiętaj, że powinna być niewiele różni się od mocy znormalizowanej, czyli od normalized power. Ja przyjmuję, że mniej więcej 2 do 3 watów różnicy jest ok. Jak powinien wyglądać prawidłowo przeprowadzony test? Jak się do tego rozgrzać? Powiem pokrótce teraz, oczywiście więcej i szerzej zrobię w przyszłym odcinku. Na pewno rozgrzewka musi być minimum pół godzinna do takiego testu. No 20 minut to jest takie niezbędne minimum. Kilka przyspieszeń, żeby pobudzić organizm. Nie wiem, mogą być to przyspieszenia rzędu 15 sekund, 20 sekund z takimi samymi przerwami. Potem chwilowe uspokojenie organizmu i rozpoczęcie testu. Test powinien trwać równo 20 minut i to jest nasz tak jakby, powiedziałbym, że to jest taki bezpieczna długość. Nie jest to za krótki test i jeszcze to nie jest zbyt długi test jak na okres powiedzmy listopada, grudnia, kiedy rozpoczynacie przygotowania zimowe. Dlatego te 20 minut jest takim troszeczkę kompromisem, a z drugiej strony można powiedzieć, że w miarę precyzyjnie uda się nam oznaczyć strefy treningowe. Co więcej, jeśli byście kiedyś odważyli się albo zdecydowali robić badania wydolnościowe na AWF-ie czy w jakiejś innej komercyjnej placówce, o których tutaj nie chcę się wypowiadać, po prostu przemilczę temat, mam swoje zdanie, ale może nie na YouTube. Warto mimo wszystko po otrzymaniu wyników z takich placówek zweryfikować te wyniki na swoim sprzęcie, na swoim pomiarze mocy i wtedy zadecydować, jak trenować, według jakich parametrów. Jeśli macie już testy za sobą, zapraszam do ściągnięcia sobie kalkulatora stref treningowych. Będziecie mogli dzięki niemu wyliczyć sobie strefy mocy, strefy tętna z 20-minutowej czasówki na trenażerze. Zakładam, że o tej porze roku nikt nie będzie robił testu w terenie. Życzę wszystkim powodzenia w testach i niech moc będzie z Wami. Zapraszam na kolejne odcinki.